pytanie, bo to mi każdy po kawałeczku. Uwaga, przecinamy jabłko. Starczy. Teraz ten malutki też kawałek, on najważniejszy jest, bo jest najmłodszy i najdłużej będzie pamiętał. Świetnie. Dziewczynka. Jeszcze żeby koledzy zostało, nie? Końca. O, a ty do końca, dobra? Dawaj, dawaj. Jest! Tak. Proszę, pan dyrektor, zabierze głos? Tak, kochani, bardzo się cieszę, że ta akcja doszła do skutku. Bardzo gratuluję przede wszystkim autorom, bo autorzy tutaj są na zdjęciu i będą przez jakiś czas, przez na pewno kilkanaście tygodni albo dłużej, a może i przez rok, widnieć wciąż. I dziękuję, chciałbym podziękować przede wszystkim realizatorom tego projektu, Stowarzyszeniu Twórców Kultury, tak? Dobrze mówię. Józefowi Szkanderze, który koordynował to ze strony Instytucji Szczecin 2016. Chciałbym powiedzieć tyle, że takie niby drobne sytuacje muszą pokazać, że jak nawet gdzieś tam w domu, czy na ulicy, czy na podwórku, czy na klatce schodowej jest jakaś inicjatywa, to ona może mieć swój wielki finał. To napisali całe miasto. Najdrobniejsza inicjatywa, która wydawałaby się, że jest najmniej ważna, jest właśnie najważniejsza. I to jest tego powodu. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że takich inicjatyw w mieście będzie coraz więcej, że pojawia się lepsze nalezienie oraz różnego rodzaju ekspozycji. No.